Synu, córko, daj mi serce swoje, osobiste poświęcenie się najświętszemu sercu Pana Jezusa. Obowiązki wynikające z osobistego poświęcenia się. Jeden. Uważając się za całkowitą własność serca Jezusowego. Żywić do niego szczególniejsze nabożeństwo i na wszelki sposób czcić, miłować i wielbić to serce, przez całe życie, aż do śmierci. 2. Wynagradzać Sercu Jezusowemu za niewdzięczność, wzgardę, nieuszanowanie, lekceważenie, Oziębłość i świętokradztwa, jakich doznaje w najświętszym sakramencie od grzeszników. W tej intencji przyjmować komunię świętą w każdy pierwszy piątek miesiąca, w razie przeszkody w niedzielę po nim następującą i odbywać co miesiąc godzinę świętą. Trzy. Wyrzekając się wszystkiego, co by sercu Jezusowemu mogło się nie podobać, planowo, za poradą stałego spowiednika, wyzbywać się przede wszystkim głównego grzechu, względnie wady, ewentualnie ćwiczyć się w odpowiedniej cnocie. Dla wdrożenia się do tej pracy nad sobą, Doradza się prowadzić przynajmniej przez rok tak zwane miesięczne adnotacje duchowna. 4. Stosować się we wszystkim do tych zasad Jezusowych, tak w życiu prywatnym, jak i publicznym, oraz sumiennie spełniać obowiązki stanu. Czyli trzeba żyć naprawdę. Według Boskiej Nauki Ewangelicznej Chrystusa. Dlatego bardzo się zaleca codziennie ze czcią czytać Pismo Święte, zwłaszcza Ewangelię Świętą, przez piętnaście minut, a nadto poświęcać tyleż czasu na czytanie innych książek treści religijnej. 5. Zwracać się do Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich potrzebach z pokorą i pełną czci, lecz zarazem z dziecięcą ufnością, zupełnie zdając się na Jego ona troskę, jak dzieci na swego dobrego Ojca. 6. Żywić wielką miłość dla bliźnich modląc się za nich jak za siebie samych oraz utrzymując z nimi jedność i pokój, gdyż jest to jeden ze szczególnych skutków tego nabożeństwa, zjednoczenie serc poróżnionych i uspokojenie dusz. 7. W miarę naszej możności szerzyć kult serca Jezusowego, a szczególnie poświęcenie się jemu, a to przez rozmowy, listy, książki i ofiary na ten cel, a jeszcze bardziej przez modlitwę i cierpienie. 8. Codziennie odmawiać akt osobistego poświęcenia się, i wraz z nim nosić na sobie ze czcią, Wizerunek Najświętszego serca Jezusowego. 9. W każdy pierwszy piątek miesiąca odnowić swe poświęcenie się sercu Jezusowemu. W tej intencji wysłuchać Mszy Świętej, przystąpić do Komunii Świętej oraz goręcej odmówić akt poświęcenia się. 10. Ze szczególnym nabożeństwem obchodzić uroczystości Bożego ciała, serca Jezusowego i Chrystusa Króla, przystąpiwszy w te dni do Komunii Świętej, wskazane jest przygotować się do nich przez nowenny oraz gorliwie przyczynić się do ich organizowania, by wypadł jak najwspanialej.